Jak coś, to mam streama odpalonego, to tylko daję znać, że już jesteśmy na wizji. Hello. No. Okej. Cześć Sebastian, cześć Jaki. Dzisiaj spontan taki SEO. A Więc... spontaniczne streamy speedrunowe sosów nie znam. Dobra. Hello. Ustawiam sobie wszystko. Imię, wpis niekompletny. Moje ulubione imię. Klasa najemnik. Dar pogrzebowy, czarne bomby. Szkoda, że nie widzę, ile ich mam, bo mam ochotę zrobić taką małą modyfikację. Bombek jest 5. 5. Okej, dobra. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Też czekam, tylko aż wybije godzina 19, żeby mieć wymierny timer. Przy okazji sobie przeczytam notatki, żeby mieć pewność, że wszystko zgarniam na pewno. Cześć Placku, będziecie? Nie, ja będę sam dzisiaj sobie szybko biegał. Dzisiaj wcześniej szybko biegał. Więc ja po prostu stwierdziłem, że też se puszczę bieg weter. Swój próbny. Jest zdecydowanie mniej przećwiczony niż Shinji'ego do... W tym sensie, że to jest... Zrobiłem małe modyfikacje mojej trasy w porównaniu do tego, co było na poprzednim streamie. I chcę je przetestować. I to jest plan. Ja nawet nie wiem, jak na dobrą sprawę wyjdzie ten run. No, ja mam nadzieję, że coś przynajmniej blisko. Coś przynajmniej blisko. Za godzinę. O, skończyłem. Wow. Kolego. Tego ogniska oczywiście nie bierzemy. Tutaj ja chcę bombki. Come on. Tylko czekam, aż tego siadu oni cię losowo zrzucą tutaj. Nie ma szans. Nic takiego się nie stanie. I muszę iść po Estusa, tfu, po Titanite Sharda jeszcze. Cześć Sylwio. Prawie spadłem z tej trumny, by the way. Klasyk. Muszę o rezinie pamiętać, bo nie mam go zapisanego w ogóle. Wahoo! Wahoo! Shin, czy mogę wyłączyć głosy postaci? Potwierdzam. Było takie pytanie. Za dużo dużuje. O nie. On mnie też za dużo dużuje. Znam jeden prosty sposób, jak rozwiązać ten problem. Tak. Nazywa się Perry. Nie nacisnąłem dodge'a. Kringę. Proszę nie dłużej. Okej, to jest reset. What the fuck? Ja tylko prosiłem. To jest szybki resecik. Nie wiem, co się stało. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało, ale to nie świadczy dobrze. Cześć Sylwia, cześć Luna. Wszystko szło generalnie nie tak, jak cześć Luna.
Bo ja za dużo myślę, ja powinienem mniej myśleć. A więcej bić. Najgorzej. Jezu, klasa, bomby. Head empty, yep, that's me. To jest 7:03. Yep, to jest twoje pierwsze podejście. To był rozgrzewkowo po prostu. Tak. Ja się zgadzam. Zawsze trzeba sobie rozgrzeweczkę zrobić. No. Word pójdzie lepiej, obyt. Ta Dark Souls 3 w 3 minuty. Bądź jak metal, myśl jak metal. Metal masz na myśli? Kto to dzisiaj mówił, że ten, że nazewnictwo metów jest bardzo konsekwentne? Ja! To powiem akszyn ja! Ja? Metul! Metaur! Metal! Hard, hard! No ja zawsze je kojarzę jako metaury, bo jako pierwszy grałem w Battle Networki, a tam Battle są Networki, metaury. Tak. Ja je głównie kojarzę jako metaury i metule. Gdzie są hardhaty? Wiem, że ten mod, ten mod do MM3, gdzie grałeś metulem, się nazywał hardhat. To może nie być oficjalna nazwa, ale to może być nazwa, która się gdzieś tam przyjęła. Właśnie zastanawiałem się, czy może ten sprite, który jest chociażby w MM1, czy to nie jest jako hardhat albo coś? Aha. Dobra, teraz będzie lepszy Gunger, bo przestanę myśleć. Oj, to pamiętam jak ja się zmenowałem raz, bo ja tutaj muszę zabić tego jednego przeciwnika, do którego się spada, żeby mieć na poziom. I raz zapomniałem o tym i tak patrzę, brakuje mi literalne 10 dusz. Znaczy to jest jedna szybka sprzedaż w sklepie w sumie. Jak masz to sprzedać? Jeżeli bierzesz firebomby, to masz przynajmniej jedną na sprzedaż, powinieneś mieć przynajmniej. No, zdarza mi się często, że używam 4 na Gundera. Nice. Nie dostasz niego od Asbunka? Nie, bo on nie przyjmuje pełnych obrażeń, jak się transformuje. O nie. No. To było lepsze, o wiele lepsze, umówmy się. Zgadzam się. Było to zdecydowanie lepsze. Cześć wszystkim, z którymi się nie przywitałem. Ja tu jestem odrobinę zajęty działaniem na 3 fronty na raz. To co? Stream, chat i... i pracka. Znaczy jeszcze czaty na piwie, żeby nie było. Idziemy po moje fanty. Wydaje mi się, że grasz strasznie ryzykownie. No co ty nie powiesz? Jeżeli się speedem, no i to trzeba sporo ryzyka podejmować. Let's go! First try? O Jezu, ja na tym. Ja na swoim dzisiejszym biegu miałem tak, że podbiegam do drzewa i na schodach tak mówię. No to teraz drzewo za trzecim razem. Pierwszy mi nie wychodzi, drugi mi nie wychodzi, trzeci wychodzi. Nice. Ja nawet kurwa nie próbuję. Ojej, prawie żem spadł. To niedobrze. Też mi się zdarzało. Tak swoją drogą, dowiedziałem się w końcu o chuj chodzi z tymi bombkami, że musisz nie mieć ich wyekipowanych. Aha. Tak? Bo jak nie masz wyekipowane, to nie możesz ich odłożyć. Ale przecież sprawdzaliśmy to u mnie! Ja u siebie jak tylko odekwipowałem, to działa. Aha. Raz mi się zdarzyło tego, cześć historia, raz zdarzyło mi się Covetusi, nie ten. Covetusa nie wyposażyć. Mi się to notorycznie zdarza. I nie jestem z tego powodu zadowolony, uwierz mi. Idziemy do Andrzeja, żeby stusy sobie poprzestawiać. Bo ja już tutaj do tego miejsca nie zawitam do... trzeciego płomienia w tym, w Faron Keep. Trzeciego ognia. Trzeciego płomienia? Dejo, myślałem, że co to się na pierwszą opierają.
Będzie tylko ten pierwszy pomij, a ten tu o trzecim mówi. I teraz... Fuck. Nieważne. Bo jakbym miał 3 Blackfire bomby, to mógłbym je sprzedać i kupić dagger. Nie wiem jak ten z Homeward Boldami to będzie wyglądać, więc wolę nie ryzykować, więc wolę iść tak jak mam przepisane na razie. Potem najwyżej będę modyfikował. No dobra, i teraz potrzebuję mieć usiąść. Piękne są te 4 dusze. Cześć, Oxide. Potrzebuję mieć 3330 dusz do tego Bona. Czy mi jak to pójdzie? Pamiętaj o tym, o Rezynie. Ja nie zgarnię tego ogniska, bo jak umrę u Worta, to jest i tak jakby koniec dni. A nie zgarniasz tego drugiego? Znaczy no zgarniam siłą rzeczy, muszę je zgarnąć. Znaczy będę tam przechodził. No to też nie ma sensu chyba zgarnianie tego. Tak. Jest Rezin. Rezin Giusz. Młodziarzek. Fuck! Klasyk. Chuju. Klasyk. Nice. Co za movement? To jest styl diabli. O, co, odpaliłem ognisko. Without? Znaczy nie, tu chyba tylko ten kolega. Nie chciałem go backstabować, ale fajnie. Confident the following. Don't. Wyjebali się na wolcie, to jest rana, więc nie musisz odpalać tego ogniska. Znaczy trochę tak. Okej. Okay. Come on! Szybciej wstawaj! Aha. To jest jeden z tych przeklętych ranów? Raczej nie. Kiedy jak ktoś może nie wychodzić, to nie wychodzi. Tu jest ten Lancer z Deltarune. Włócznik. Uj. Kiedy zakładasz Rezin? Jak walka się zaczyna, czy zaraz przed nią? Wiesz co? Jak ten, jak biegniesz do drzwi, tych, które są u Volta, to możesz jednocześnie biec i... Zgadnaj tego? Tak? Okej. Okay. Jak biegniesz tam do drzwi, tych, które spawnują u Volta, to możesz jednocześnie biec i nawigować menusami, jeżeli analogiem się ruszasz. Mhm. No tak, chodzi mi o to, kiedy odpalasz. A, no to dopiero jak walka się zacznie, nie? Powiem tak, nie dziwiłbym się absolutnie, gdyby Rezin ci nie przeszedł. Ja potem, po kasence. Aha. Nie jestem pewien, jak działają sosy pod tym względem i wolę nie stracać. Ta, same. Dobra, babo, dawaj mi moje 1100 dusz. O chuj ci chodzi, typie. Hmm? Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta baba mówi dosłownie tak. O chuj ci chodzi, typie. Założyłem już sobie Rezin na pasku. Oj, nie to chciałem! Bo mi się pojebało, myślałem, że mam tarczę. Co też miał weź. Sorry. Jezu. Ja się boję, jak ty tak robisz. Czy ja będę miał co? Czy będziesz miał stosy na tę walkę? Ja wiem, że ona nie jest jakaś specjalnie trudna. Dobra, let's begin. Zobaczymy ile bije ten. Zero, bo nie tak. Szału nie ma.
nie wiem, może lat jest dużo więcej wtedy. Bo ja normalnie go bijesz. Nie wiem, ja tutaj normalnie, wiesz, ja tutaj ostatnio przychodzę z plus jedynką, chciałem zaznaczyć. Pewnie. Ale by tu kwitałcik wszedł. A nie chcę abuzować tej mechaniki, ja chcę z niej po prostu korzystać. Dobra, teraz mam do zgarnięcia jednego Titanite Sharda tutaj. Ta. Sobie usiądę. U mnie to jest notoryczne miejsce na Quita przy pierdolone kurde. O, ja od razu mi się wszystko odnowiło, nice. W jakim sensie? Może to dlaczego wiem? Że odnowiły mi się stosy bez tego, że bez pojawienia się menu. O, bo nice. Obawa była blisko, więc zoptymalizowałem to ognisko. A czy baba jest tobą? Nie. Okej, okay, rozumiem. Dobra. Prawdopodobnie jestem pewien, że twoja metoda przechodzenia drugiej części settlementu jest szybsza niż moja. To znaczy? A, że... Bo ja się komarguję po bondarzu, po bondarzie. Kminie. Słuchaj, tego wciąż testuję, że to jest możliwe, bo jak mamy Alwę, albo tego, albo innego czerwonego Invadera, to się nie da. Nie jest to kwestia, że to się odbawi, czy idziemy? O? Wow. Za rzadko spadałeś tutaj na górę? Nie, po prostu ten jaszczur się nie ruszał. A. No, kurwo! Klasyk. Dobra. Jestem on edge, bo mówię. O kurwa mać! Super, zajebiście! Co to było? Czemu to się stało? Dostaję strzałku w trakcie skoku, prawda? Nie, ja chyba po prostu z elewacji ten. Dobra, mam jeszcze czas na reset. I myk szybki jest leci. Za nisko jakimś cudem ześlizgnęło mnie, że byłem za nisko, żeby zrobić ten skok. Yes. O. Jezu, kurwa Chryste. A my tam chyba nie z każdej części tej platformy się da zrobić ten skok, ale trzeba naprawdę być na krawędzi prawej chyba, żeby go nie zrobić. Jakimś cudem mi się udało? Czekaj, gdybym miał złotówkę za każdym razem, kiedy... Czemu teraz ja jestem przeklęty? What the heck? Kiedy widziałem coś za pierwszym razem, pierwszy raz danym... Mam pomysł na to, żeby tę sekwencję szybko zreroutować. Mianowicie po prostu zadbam o to, żeby mi zostały dwie firebombki czarne i ja je sprzedam po prostu. I będę miał wtedy odpowiednio dużo dusz. I potrzebujesz złożyć na grudę raz na grzyd, nie? Tak. Okej. Okay. Ale to mi zazwyczaj odpowiada. Aha. Ajajajajajajaj. Której wystartowaliśmy? 17 po? 17 chyba. Okej. Okay. 17 albo 18. Zawsze będzie można potem wersji zobaczyć ten. Tak. Wezmę ten pomiar, który będzie dla mnie korzystniejszy.
Yes. Indeed. A ja tego kolegę muszę jeszcze sprzątnąć. Bo on mi jest potrzebny na level. Znaczy tutaj mam trzech innych zapasowych, więc... Pamiętaj, że firebombka to 100. No tak, czarna firebombka to 100. Co daje Sharp Gem 3, czy o tym nie mówił? Chyba nie mówiłem. Sharp Gem sprawia, że możemy infiozować naszą broń w Sharp Infuse'a. Sharp Infuse sprawia, że mamy bazowo nieco mniej obrażeń, ale skalowanie z Dexa jest silniejsze. O, z Dexa! Jedę, zapomniałem kompletnie, jak się walczy z Gundyrem, wystarczy do parowania. Trochę mnie to przeraża. O Jezu, a on został posiekany tutaj, jak cebulka. Ciekam cebulkę. Co on robi? Nie zadajmy kolejnego rana. Mhm. To się nie wydarzy. Dziękuję. A, bo ja nie mam tej duszy, którą tutaj zawsze używam. Okej, okej. Tak, deksowy odpowiednik Heavy Gema, dokładnie. Mhm. No, jestem zły na siebie. Tak powinno było wyglądać. Znaczy, no wyczepka Ryan jest praktycznie wymagany, żebym ja był chociaż blisko sub 1.30. Ja miałem jedną wyjebkę i miałem 1.34. No właśnie. Więc możliwe, że mi nawet no wyczepka Ryan tego nie da, bo ja mam mniej zoptymalizowany Ryan niż Shinji. No i to zabawne, bo ty masz go dużo lepiej rozpisanego niż ja. No bo ja mam go rozpisanego dla bezpieczeństwa bardziej niż pod szybkość. Nie, no ja wiem, po prostu ja wszystko tak bardzo na spontanie sobie ogarniam, że śmieję się trochę, kiedy mówisz, że ja mam go lepiej zoptymalizowanego. Wiem, o co ci chodzi, ale jednocześnie brzmi to dla mnie trochę sprzecznie z tym, jak wygląda sam faktycznie. Nie tutaj je zdejmuję, I guess. Dobra, nieważne. Jak też prawdziwą optymalizację, to pamiętaj, że zdejmuje się ekwipunek, żeby mieć dłuższe role. I biegać 30% ekwiploada. A do tego to już mnie chyba nigdy nie zmusisz. No, same. Jakby ja staram się wybadać to... Jakie są dla mnie dopuszczalne granice tego, jak mało mogę zrobić, żeby jeszcze w miarę sensownie i bezpiecznie przebiec? Bo dla mnie, jeżeli ja mam się jakoś bardzo męczyć, to to też nie ma sensu, żeby, nie wiem, na 10 prób, żeby mi wyszła jedna, nie? Aha. Właśnie wiadomo, że z latami praktyki to by jakoś się dużo lepiej wychodziło, tak? No tak, tak, tylko ja nie mam tyle czasu i chęci. To był w ogóle pomysł taki od se spontaniczny. A, czekaj, jak to było? No tu jest też 4 godziny, my wszystkie sosy? Tak. No my jak tak na to patrzysz, to podejrzewam, że bylibyśmy w stanie zajść wszystkie z Bloodborne'em i z Elden Ringiem. Moglibyśmy. Aczkolwiek to już naprawdę byśmy musieli porządnie ogarnąć każdą z tych gier. No bo też w 2 godziny to jest taki w miarę sądny wynik w tej chwili. Tak, to jest jakby oblig. Biorąc pod uwagę, co my robimy, co jest oblig w 2 godziny. Tak, bo jest to mojemu pontifowi. Okej, to jeszcze raz, tylko zróbmy to lepiej. Już myślałem, że nie założyłem Covetusi. Nie! Co? Mam go założonego. Nacisnąłem mroczny znak w animacji przechodzenia przez drzwi na szczęście. Covetusi, ta Covetus Silver Serpent Ring. Ja po prostu... Jestem bardzo into dodawanie do wszystkiego końcówki Usi, bo to jest najśmieszniejsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Tutaj nawet nie musi być Usi, tylko po prostu Si. Si!
usitacji. Nie chcę mieć Citrona. Nie ma problemu, jakby take your time. Aldrich nie ucieknie. No. Chociażbyś tego bardzo chciała, to on nie ucieknie. Nie no, Aldrich ucieknie, jak dostanie 4 hity. I pojawi się w drugim rogu pokoju. Tak. A jak się jest szybkim, to można go po prostu przebiec. O-o. No ja powiem ci szczerze, w takich sytuacjach po prostu robię ten Simon Quid. Znaczy ja po prostu biegnę dalej. Też jest opcja. Może strasznie dziwnie spadasz. No, ja nie do końca ogarniam, co ja tu robię. Znaczy nie, zastanawiam się, czemu aż tak daleko na tubelkę biegniesz. Skoro można zaraz skarbić. Znaczy to było trochę przypadkowo akurat. Aha. Chuje! O, starcie nie, chuje! Chodź tu. Kolego. Dobra, Jesus fucking Christ, fine. Nic tak nie denerwuje, jak Lothric Knight się tam sypcze. Nic tak nie denerwuje, jak Lothric Knight ci kropka. To są dużo bardziej irytujące normalnie. Gdybyś powiedział, że nic tak nie irytuje, jak psy, to bym się absolutnie zgodził. Znaczy, no to jest w sumie taka nieironiczna prawda. I prawo tego świata. A ten... Lothric Knight tylko ile to jak kompletnie ci zablokują i niech pośrednik kurwa ruszy w kolejne 30 godzin. Dobra, teraz nie zrobić głupiego błędu. O to męcz. Nie, no, słuchaj, podnieś bazin of walls i podejść do dabinki. No. Ja miałem tak silną ochotę odpalić tą, odpalić dancerkę przed Pontifem, że ty nawet nie wiesz. Roluj się, ty gruba kurwo. Ja dzisiaj będę wszystkich obrażał. Wszystkich po kolei. O, dzień jak co dzień, zresztą. Aha, ja nie ja zazwyczaj nie obrażam, tylko buliuję, a to jest różnica. Tak, to wszystko zmienia, masz rację. Znaczy... Tak, to wszystko zmienia, actually. No i zastanawiam się, ile byś bił, jakbyś się używał tego L1-ek... Ja na razie się nie będę nad tym zastanawiał, bo mi źle wychodzi dzisiaj zastanawianie się. Aha. Aż nie, po prostu się zastanawiam, skąd jest ta różnica, że ten rapier ma aż tak duży bonus. W porównaniu do Twin Blade'ów. Ale ładny damage, ale ładny damage. Nie robi to dużej różnicy. Trudno. RMF FM. Radio, muzyka, fakty. Radio, muzyka, fuck. Du. Tarczę bierzem. 7.27, 10 minut. No, 10 minut powiedzmy. It's fine. Dobra, czas na optymalizacyjne straty. A? Ale kurwa mi optymalizacyjny piesek wyskoczył. Optymalizacyjne dogo. Dobra. Baba.
czasami nienawidzę tej gry, I swear to God. Tylko czasami? Bao bao! Bao bao. Kurde, no. Ha? Nasi widzowie podejrzewam, że bardzo intensywnie. What do you mean? Co my kurwa gadamy? It's pretty baffling to them. Co? Szybki heal. Zrobić ten skok i zrobić go dobrze, kurwa! Kolego. Słucham. Okej, okay, kolega był kolega współpracy, że tak powiem. Dobra. Dawaj. Mam propozycję. Dwa. No. Nie wpadnij tym razem. Michael Jordan. Dają, zrobił to. The absolute mad lad. O, to było całkiem smooth. W sensie widziałem, że nic mi tam nie blokowało, więc widziałem, że mogę tam przebiec na spokojnie. Mhm. Tak głupie! Ale jest to invader, który znika jak wchodzisz do bossomu. Whoop. Nie widzę problemu. Dobra, ja powinienem mieć teraz chyba 3 shardy. Tak jest. 3 teraz zgarnę na bagnach. No, chyba że okaże się, że twoja kopia jest personalizowana. Żywy psy. Dosłownie. Nie, no, twoja kopia nie może być personalizowana, prawda? Nie, biorąc... Mi dzisiaj też się robią curse z rzeczy, więc nie. Muszę jeszcze podkurzać i dokończyć się myśl naczynia. Co masz za dziś, za pojutrze będziesz miał 2 dni wolnego? Obawiam się, że Luna chyba nie ma za bardzo wyjścia i musi to zrobić dzisiaj. To nie brzmi jak rzeczy, które trzeba zrobić koniecznie dzisiaj. Chodź tu, cebulo! Jezu, jaki kurwa ślimak, no. Nie wiem, czy ty widziałeś, jak fajnie się to ze spukiem skipuje? Domyślam się. Bo spadasz jak winda jedzie do góry i potem rolujesz od razu na dół. Spadał, udało mi się to raz spierdolić, tak że spadłem na windę i tak musiałem na nią czekać, ale czasem się da. Kurwa spuk. Yep. Kurwa spuk. Czyli żeby być, żeby być u Watchersów w pół godziny, to muszę mieć 7:47? Tak. A sobie takie punkty graniczne. Watchersi pół godziny, Ponty w godzinkę i myślę, że to jest jakby the run. To są ciekawe, bo ja to też nie ma sporo szybszych rzeczy niż tej do Watchersu zawsze dochodzę w pół godziny. Najważniejsze dla mnie to jest, żeby do Pontifa dotrzeć. Być w godzinę po Pontifie, bo wtedy wiem, że mam jakby czas. Aha. No, taka jest ciekawość, ja sobie leknę. Znaczy, ja nie wiem, czy ja będę u Watchersu w pół godziny. Chciałbym. Ale dużo się zapowiada, że będę. No bo co? No teraz zgarniam tylko shardy i idę do Faron Keep, nie? No bo czekaj, ja zacząłem 22. Okej, okay, ty zacząłeś jeszcze raz. O, 17 stasz 18. Czyli 33. A. No mówię, to wcale nie musi być tak, że ja dotrę do nich w pół godziny. Aha.
Nie, bo tak patrzę, jak to u mnie wyglądało. Ja Watcherów pobiłem niecałe pół godziny. Mhm. Znaczy moje, wydaje mi się, że teoretycznie powinien nadawiać się zauważalnie tymi chwilami. Tam nie zostanę. Zobaczymy. Czemu nie mogę? Halo? Halo, gram? Czy on mnie goni? On mnie chyba już przestał gonić. Ktoś mi kurwa goni. Ale gładziutko. I mnie kurwa tepnie, nie wiem, do highwalla. Nie no, siadałem tutaj. Słuchaj, zawsze możesz to zrobić tak jak ja, pobiec po Twin Blades i nie zgadnąć Twin Blades'ów. Couldn't be me today. Co teraz tutaj gdzieś jest, nie? Za tobą? A, okej, okay, Jezus. Już myślałem, że serio jest spersonalizowany shit. Kurwa. Leczenie? Serwisie nie, czy w takich momentach kanałem. Zgarnę Sharda, zanim zgarnę to ognisko. O Boże, ty dookoła mnie zapierdala przez to trochę. W ogóle jeden fajny myk, który wyczaiłem dzisiaj zupełnie przypadkiem. Mhm. Przez swój idiotyzm. To, że tutaj jest Graphic Shield. A, nice. Ja ci pasywnie przyspieszę odnawiania staminy. A, bo ja zrozumiałem, że ja nie mam tych... Nie mam upgrade'u, żeby go tak odsobić. Zawsze podziwiam, że ty masz to z jednej strony zoptymalizowane, a z drugiej bijesz tylu przeciwników po drodze. Znaczy ja go nie muszę bić, tylko nie wiem czemu ja go biję. No ja nie będę, chyba nie planuję wracać przez The Crucifixion Wix, jestem jebanym debi. Dobra, chuj. Idziemy do Faron. Będzie wracał z pierwszego ogniska. Da, będę z Halfway Fortress wracał najwyżej. Mhm. Trudno. Dobrze by było, żeby któryś kolega ze mną tu spadł. Na Biobaj. Żaden nie spadnie, o mój Boże. Gdzie twoje dusze? Jest, dobra. Na wszelki wypadek sobie siądę. Mogę, ty zgadniasz, kto jest z tych wolno leżących dusz, kto leżą, czy nie? Nie. Bo ten, bo jest 1600 w miarę darmowe po drodze w Road of Sacrifices. Tu jest mój pierwszy shard. Bo czekaj, bo to akurat przez plan. Ty zbierasz tego szarta, który jest przy dwóch polownikach i ten? Tak, ja go zebrałem. No to tam jak spadasz, to masz jedną duszę za 800. Okej. Okay. I jedna jest przy wozie, jak wchodzisz na The Sacrifices przed tymi krukami jeszcze. Mhm. O tak, ja się wczoraj tak pięknie tutaj zablokowałem. A że myślałem, że mnie po prostu po kurwi. Tak, gdzie jest tutejszy shard? On jest tu? On jest tu. I to jest chyba ten trzeci? Tak. Obudził się. No ja dlatego zawsze to tak mocno obiegam, jak tylko się da. Bo wiem, że niaszy nie będą tutaj to mocno. No i co złego, możesz się stać przecież nie chodzić na warte i cię nie zabiję.
Surely he wouldn't. Musiałem. Aż tak cię ganiam? No, on był dosłownie na moich plecach, ten jeden gru. Jesus. On był dosłownie na moich plecach. Kocham Dark Souls. No masz stare ta dosłownie. No dobra, i zaraz będzie mój quit out i zaraz się okaże, że ja nie mam dusz na levela. Ja się nie zdziwię, że ja nie będę miał dusz na levela, bo ja biłem chyba za mało rzeczy. Chociaż... No to męż jeden tak mniej, da. Tu jest... Widzę światełka. No wiesz? Tak. A ja tu to bez tego robisz? Co? Bez tego to robisz? Tak. No ja nie mam wliczonego dagera w raut. I tu jest ten. Ta dwójka, nie? Nie, to ja... Z nią trzeba uważać, jak się zgadnia w pewnych niewyjaśnionych przyczyn. Teraz mi się zdarzyło, że kolega stwierdził, że nie, nie zgadniasz go. A w ogóle fun fact, czy wiedziałeś, że to, że ten... Że przedmiot losowy wydobyć przeciwnika może ci prawie ujebać, tak? Tak? Tak. W jaki sposób? Ja dzisiaj, jak zabijałem tych przy szardzie w katedrze, Estus szardzie, yes. To wydobiły mi noże z jednego z tych przeciwników i zamiast podnieść Estusa, to podniosłem noże i tak mnie zaczęli gwałcić, że musiałem się cofnąć do tego, do ogniska, bo nie wydobiłbym. Dobra, mam duszę. Nie ty! Zostaw mnie. Boję, że się nie udusisz. Sami to sobie robicie. Odrobin, sami to sobie robicie. Ja mogę nie mieć tu... Nie no, mam, Boże, to jest 3,5 tysiąca. Pamiętaj, że infest dużo kosztuje? 1650 bodaj. Nie kontaktuję cię jakiś tu, albo innej małej wartości. Może najpierw... Węgiel? Co ty gadasz? Ej, bo ty masz więcej stosów. Jezu, ile ja tego mam! Ty weź nie ulepszyłeś sobie na ten, na 9 stosów? Chyba. Jezus, ja... To gdzie ja pomijam stos? A, bo ty zgadniesz od razu tego. Okej, okej. Ja już wiem, że... Nawet nie na styk, jeszcze mi zostało trochę tych. I dwa bone shardy bodajże mam do wypalenia. Jadłeś duszę Gundyra, czy nie? Duszę Gundyra? Chciałbym mieć duszę Gundyra. Wolta. Tak. Sprzedawanie. Okay, okay. No, to mam 7 minut, żeby pobić watchersów, żeby się zmieścić w pół godziny? Będziesz szybciej ode mnie i kwestionuję. Jak wygląda teraz nasze normalne przejście na multi? Po prostu bijemy. Na multi się absolutnie nie spinamy, to nie jest jakiś, nie wiem, show. Na multi to jest czysty fan. Yep. Zawsze jest tak, że jedna osoba zgadnia to, co chce, a druga osoba zwiedza całą lokację. Tak. Ostatnio to ja chyba byłem co dziwny tym zgarniającym. Tak, bo dobie jesteś w setunie. Tak. Ale to zazwyczaj ty jesteś tym, który... Zwiedza ile się da, zgadza się? No. No chyba, że grałem w Elden Ringa, gdzie jest najlepszy mod do koopowania, w serii modów do koopowania. Bardziej chyba już nie mogę ryzykować. Możesz nie zrobić pitauta? Znaczy zrobię. No i teraz spokojnie, nie muszę się jakoś bardzo spieszyć tutaj. No. Ja chyba oszczędziłem blisko jak nie 10 do 15 minut względem mojego biegu z niedzieli. Ja się właśnie zastanawiam, gdzie ty nadobyłeś teraz względem mnie. I to jest najgorsze, że ja tego nie widzę. Pewnie osoby, które to oglądają, są w stanie jakoś bardziej to poznać.
Znaczy ja wiem, że miałem wylew, jeżeli chodzi o zgarnianie Twin Blades'ów, ale to nie jest ten, ale to nie jest 5 minut. Dobry damage. Heal. Kolega zaraz pewnie do mnie przybiegnie. Ta. Ta? To zajebiście, ty. Nice. Ode mnie to chyba zainteresowanie uciekają pod bufitem. Oj. Myślałem, że mi się troluje. Zostanie wyjebany. A ty wolał to chyba dojść prawdziwego. Właśnie idę po niego. Nice! Nice! Damage! Kurwa, ten damage to jest! Prezin na bitę robotę. Ryzyko było ogromne w tym momencie. Jezus Maria, co to było?! Nice. Holy shit! 28 minut! A to nie, to mniej więcej tyle co ja. Okej, okay. To nie jest aż tak źle jak myślałem. Myślałem, że jesteś jakoś dużo do przodu. Jestem odpowiednio tyle do przodu, ile chciałem być, wow! To jest dużo, to jest bardzo dużo. Ojej, gdzieś, że ty dajesz tam do winy, to ukasz do swojego ogniska jedziesz. Tak. Nie, no ja wiem, że ja byłbym szybciej, gdy nie musiał się towarzyć po tym Blaze, a to pewnie jakieś tam minuty mi zdjęło. Dobra. Very nice! Brawo dla GSPS-owiczów. Halfway Fortress, jeżdżą to jeszcze. Yep. Mam tak mało ognisk. Yep. Dawaj, Sevik, to jest możliwe. Jesteśmy... This is tech wood? Jesteśmy na dobrej trajektorii. Jest to tech wood? To ja wiem, gdzie mi trochę czasu poschodziło teraz, jak o tym myślę, bo jeszcze musiałem parę razy zapasowe ogniska dać. Znaczy, te zapasowe skróty, nie skróty. Mhm. To też nie wiem, że bolało. Nie no, Ewo trzeci by i tak w kurwę smooth, Jezus Maria. No mówię, ten Resnik robi dużo robotę na drugą fazę. Strasznie dużo, no. Jakby różnica jest gigantyczna. Na Wolcie może nie aż tak bardzo, ale ja, powiem tak, ja na rapie, że czuję ogromną różnicę, to jak ten, jak używam Rezina. Znaczy dla mnie no, to już jest w ogóle sukces, że dotarłem w to miejsce w pół godziny, to już jest jedna rzecz jakby. Mhm. Ej. Dobry damage. O! Żeby zaraz się nie wyjebał. Przez to o. Pod kontrolą wszystko! Jak to było? Wykalkulowane lepiej i pojedynek jest gimnasty? Nice. No, panu podziękujemy. To było szybkie? Yep. To było całkiem szybkie. Crystal Sage. Crystal Sage.
teraz przebiec przez katedrę. Najprostsza rzecz na świecie. Nie. To by się tam wypierdało w katedrze, ja nie wiem. Bywały prostsze, honestly. Wiem. Cześć, Bricky. Hello. Ja chcę, zastanawiam się, czy nie pójść full risk i nie brać żadnego ogniska tutaj. Ale nie, bo muszę chyba usiąść przy tym. No. Dobrze by było usiąść. Ja bym brał przynajmniej to pierwsze w katedrze, może w skrótu by nie odblokowywał. Skrótu nie będę odblokowywał, jakby to już jest pewnik, nie? Nie ma chuja. King Beefall zostajesz z jakimś jednym estusem na Deaconsów? To jest jakiś kompletnie losowy bullshit? Losowe bullshit in question. Albo masz dokładnie to samo co ja, czyli że wypada ci item i nie zdążysz podnieść i koledzy cię pobiją. Tak mnie to... Ashes for Aleander. Tak, to jeszcze tylko luny, żeby napisała gara, zamknij się. Najmniej sygerowana garka Dark Soulsów. Taki nasz ludowy folklor napisze, że Begel się zamknął, czyli pisze, że DDS się. Ty piszesz, że znowu ci się coś nowego przytrafiło w sosach niespodziewanego. Nie. No, taki festyn. Festyn hejtu. Teraz tak, tutaj nie zgarniam nic oprócz Bombsharda teraz. No i po co? Yep. No to jest właśnie dokładnie to, o czym mówiliśmy. Owszem, jest to co powiedziałem. No i przegapiłem. Mam dziwne przeczucie, że ja się wypierdalam dzisiaj na tą tifę. Na po tifie, come on. Wyobraź sobie wyjebać się na Pontifie. Nie wiem, przejebać sobie rana w ten sposób. Ha! Kurde mi nie. Katedra idzie smooth as balls. Katedra głębin. Niepokojąco długo mi schodzi ten segment, mam wrażenie. Ja ci teraz powiem, gdzie ja byłem. Znaczy, jak ja miałem czas in-game na ten. Ty masz na pewno szybciej katedrę, bo ty pubskipujesz. Znaczy nie, ja sobie porównuję po prostu ten. Myślałem, że się wyniknąłem tego fireballa. Ja jestem 3 minuty do tyłu w ringing time w katedrze, by the way. I ja musiałem zblokowywać. Moje, zastanawiam się, z czego to wynika. I nie jestem w stanie stwierdzić. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że ty masz więcej staminy i więcej biegasz. Może? Ja naprawdę, kurwa, nie wiem. Bo dosłownie nic innego mi do głowy nie przychodzi. Mówmy się, aby jak skipuje się połowę tej gry, no i do tego się sprawdza speedany zazwyczaj. Tak. Robisz tyle, ile jest konieczne. To nie jest tak, że robimy jakieś all-bosses czy coś. Nie wiem, czy to jest kwestia może tego, że ja szybciej bossów biję, czy chuj. Mam dwóch bossów, znaczy trzech bossów na razie, come on. Też nie powinna być aż taka różnica. No mówię, ja te drzwi otwierające katedry miałem 3 minuty później in-game time'u. Więc nie wiem.
chyba, że bo ja. Bo jak ty robisz upgrade'y, tak samo? Też masz tu plus 3? Robię upgrade'y przed tymi, przed watcherami. No to kurwa nie wiem, stary. Ja też nie wiem. No. Ja get used to it. Trzeba spomemować. No ja byłem memowany na Radikonsach dzisiaj. Strasznie pozwoli mi się. Nie, no byłem fireballowany tak bardzo, że nawet nie jest ważne. Ja sobie ich trochę przerzedziłem. Dobra, kurwa, papa emeritus wstaje. Deacon Stop już widzę, że ten śmiał szybciej. Niewykluczone, ale to było smooth. Holy fuck. Yep, ja się z niej męczyłem jakieś dwa razy tyle. Tak jak pobiję dzisiaj mój rekord i wtedy ja już nie będę miał motywacji kompletnie, żeby się dopierać. Bo ja w swoim ranie nie czuję, żebym mógł wiele poprawić. Znaczy, może jest najgorsze. Na pewno jeden zgon wolnych dekonsów. To nie jest konsekwentnie być. Znaczy wiesz, to jest, jesteśmy na... Powiem tak, jeżeli ty sobie po prostu siadasz bez aż tylu ranów co ja i idzieś tak dobrze, to to jest jedyne co mogę powiedzieć. Ja mam za dużo dusz w tym momencie. O nie. Nie, serio, nie wiem co ja mam robić teraz. O nie. Najgorzej. Ale po prostu się trzymam dalej i gajda. Kolegowie, mam za dużo duszy. Czy wiesz, że już masz więcej stosów niż ja kończę G? Jednego chyba bombshorta zgarnąłem? Tak. Znaczy Jacek, powiem ci tak, no jednak te optymalizacje, te notatki, to mi wszystko pomaga, żeby robić wszystko płynnie bardzo. Ja się nie zastanawiam za bardzo, co mam robić. Zresztą może być tak, że ty też, ale... No ja też się za bardzo nie zostałem, czasami głupie jakieś rzeczy, owszem, ale... No. Powiem tak, w przeciągu dana to będzie 5 minut góra. A zaraz muszę w 22 minuty dotrzeć do Pontifa, to jest kurwa duży obszar gry do pokrycia, mam wrażenie, w mało czasu. Katakomba to jest kwestia 5 minut. Zobaczymy, czy Wolnir mnie pobłogosławi dzisiaj. Jest kolega. Ode mnie on nie ucieka. Tak, to zajebiście. Ale kurwa, tutaj w pingla zagrałem z tym szkieletem. Dobra, i biegniemy. No tylko, że ja tutaj na przykład nie spadam. To też jakoś wydłużać i nie gubi czasu, mimo. Czy ja chcę podnieść ognisko tutaj? Podnoszę pierdolę. Idziemy po Wolnira. Kurczę. No jakby mam wrażenie, że to, że on mnie może zabić, to jest bardziej freak accident. Chyba, że akurat zignorujesz jego żeganie. Uff.
No właśnie, i postaram się tego nie zrobić. Ja podchodzę do niego z, mam wrażenie, aż za dużym szacunkiem, ale nie mam wyboru, bo on mnie potrafi zmemować. Mnie prawie dzisiaj zmemował, bo jako drugą akcję widziałem, że miecz wyciągał. Dobra. Ja nawet nie żartuję. To z shardów teraz tak. Jeden naprzeciwko Jorszki, drugi w Distant Manor i dwa w Irifield Dungeon. Pamiętać. Czy jest jakaś dobra broń lepsza nad Twinklingami? Mam wrażenie, że co najmniej kilka można by wymienić. Każda broń, Black Knightów. Tak. Irithyll Noobsalt. Kurwa, no tak, mam tarczę przecież wyposażoną. Dobra, nie chcę mi czasu marnować. Słusznie! Nice. Aczkolwiek, kurwa, ten dym był przerażająco blisko. O tak, marnuj mój czas, proszę. To miecz przywołuje? Nie. A to miecz to pita, ale... A nie miecz? A to nieważne. On przywołuje mobki. A to jest paskudne w takim razie. No. O! Nic tak nie wpływa jak... Wolnim ty przywołujesz pietę. Okej, wymknęliśmy z tego. Nice. O kurwa! Co to tu robi?! Nicemene. No nie! Ten jeden jebany raz, kiedy nie robisz sobie ogniska dla bezpieczeństwa. Ty głupia mendo, jak ja cię kurwa nienawidzę, I swear to God. Nie powiem, jesteś w tej chwili 100% memowany. Od kiedy to jest bonzon, jeżeli wolnie wyjmie miecz, to jest bonzon. Ja mówiłem o tym na streamie dzisiaj, że jeżeli wolnie zdąży wyjąć miecz, to ta walka się zamienia w walkę z Nito efektywnie. Jeszcze szybciej, kurwa! Jest równie zjebana. Jezus Maria, udało się. Nice. Gratuluję, że udało się odratować The Mieczening. Bo to nie jest oczywiste. To było okropne. Wiem. To było absolutnie okropne. Wiem. 17 minut mam, żeby 16 w sumie. Zobaczymy. Ja zaraz. Co ja już się jednak na. Nie, wydaje mi się, że dużą różnicę może robić to, że ty jednak spadałeś. Większą niż mi się wydaje. Ja do Pontifa byłem ponad godzinę. No ja po prostu chciałbym być u Pontifa w ten... w około godzinę. Aha. Znaczy nie, po prostu mówię, że... ile mi to zeszło, tak? Mhm. Mówię, jeżeli ty będziesz u Pontifa przed godziną, to ja już nawet nie wiem, co ja mogę zrobić. I nie będę myślał w ogóle o czymkolwiek. Znaczy ja wezmę to ognisko, ja wiem, ja je mam zrutowane. Znaczy nie wiem, moim zdaniem mógłbyś po prostu spróbować zreplikować mój raut. W sensie spróbować się tak przebiec i zobaczyć jakby... jak możesz go zaadaptować na swoje potrzeby. Nie wiem z czego wynika ta różnica, powiem ci naprawdę szczerze, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Bo ja byłem pewien, że samymi taktiksami będę wolniejszy. Ja zawsze wiem. Nigdy to się okazuje, że moja gra chodzi w 20 FPS-ach i dlatego jestem wolniejszy. Ze skilla? No w sumie teraz ja zgadzam się. Sejki jest dużo lepszym graczem. Nie no, nie przesadzajmy no. Cieszę się, że ktoś wreszcie to przyznał z widzów, a nie, że ja zawsze muszę to mówić. Ja nie potrzebuję chyba w ogóle tego ogniska, nie? Bo ja się cofam do Distant Manor. W sensie wiosce? Tak. Tego tutaj, gdzie jesteś? Tak. Powiem tak. Czy wierzysz w Pontifa, Herceg? Ja...
To nie jest kwestia, że wierzę, to jest kwestia, że ja muszę. Jeżeli się wyjebiesz na Pontifie, to masz podbieg z Distant Mana, tyle ci powiem. Nie wiem, ale jeżeli się wyjebie na Pontifie, to już i tak jest sub 1.30 dead, więc obojętny mi w tym momencie. No, no dobrze. Ja tylko powiedziałem, co wiem. Znaczy, ty masz rację, absolutnie masz rację, tylko po prostu, no... Ja tak czy siak nie mogę sobie pozwolić na to, żeby umrzeć od Pontifa. Powiem tak, idąc tą logiką, większość ognisk w grze nie potrzebujesz. Znaczy to swoją drogą. Bo potrzebujesz tylko tych, do których się będziesz cofał, czyli żeby nie skłamać... Znaczy nie wiem, czy zauważyłeś, nie zbieram aż tak dużo ognisk w tym biegu. Aha. No bo czekaj, tak sobie policzmy, których ognisk potrzebujesz? Tak, że wiesz, że... Worta potrzebuję na pewno. Nie, nie. A, no nie potrzebuję, bo no tak, wiadomo. Bo cię tam tepa. No tylko, że też wiadomo, że z niektórymi rzeczami czuję się trochę bardziej pewnie, chociaż mówię znowu, jeżeli ja... Powiem tak, jeżeli z Pontifem się czujesz na tle pewien, że nie zgarniasz ogniska, to nie wiem, czy masz się nie czuć pewnie. Pontif mi ostatnio szedł całkiem nieźle, więc betuję na to. No, no tak, mina jeszcze na nich zdecydowałem, też Pontif szedł całkiem nieźle, nie wiem czego za... Pierwszym czy drugim razem nie zrobiłem. Ja tutaj siądę sobie, bo przez Illifil planuję przebiec za jednym zamachem. Jest tak, tutaj będzie szardzik. Mnie pobłogosławił dobrym atakiem. Alvaro. Ja Jorma miałem w plus minus 57 minut. Jajo? Jeden, żeby nie było. A to wtedy zacząłeś? Jeszcze raz? 19 po? 17 slash 18. 17 slash 18, a to będziesz miał na szybciej. Pomimo tego, że nie spadasz przez tego? Ten. Czy ja chcę brać tego Estusa? Mam ochotę powiedzieć, że nie. Z drugiej strony nie wiem, czy nie kuszę losu wtedy za bardzo. A dobra, raz kozie, I guess. Pamiętaj, i tak masz tej chwili więcej jest to niż jak kończę grę. Teraz bardzo ważna część tego biegu. Wstaj, szanka. Myślałem, że ta ręka ci jeszcze trafi. Oj, wiedziałem. Ulala. Czemu ja to zrobiłem? Ja wiedziałem, ale ja wiedziałem. Mogłem poczekać, powinienem był poczekać. O. Ulala. Dobra, biegniemy dalej, trudno. Mam podbieg z Distant Manor, ale trudno. Ty nie odpaliłeś tego lotniska? Co? Pierwszego w dungeonie? Nie odpaliłem go. O Boże. Aha. Ja wiedziałem, lepiej wiedziałem. Kurwa, ja wiedziałem, że powinienem był je zrobić. Czemu ja to zrobiłem, no? To mogę winić tylko siebie za to, co tu się stało. O Jezu, to ja miałem tak samo na tej na serce dzisiaj, że miałem dosłownie... Powinienem był siebie zrestolować. I bym przeżył wtedy i możliwe, że miałbym run bez gona.
I też miałem dosłownie taki teraz mój, że wiedziałem lepiej, ale. Stus ma 8. To dalej jest angle na to, żeby pontif był około godzinki. Więc jakby to jest duży setback, ale mam wrażenie, że do odratowania. It was maybe a setback. Niczym ten perskip. Ej. No i ciekawe, czy ten statek da się bez spuka zrobić. Nie próbowałem, not gonna lie. Czyli nie lepiej w ogóle nie spadać tą dziurą z play? Nie rozumiem. W sensie, że nie spadasz tutaj od razu, tylko tam dalej jak pobiegniesz za tymi, za tą hordą, która tam Jezu, jest. Nie, że musisz się przebić przez tę hordę wtedy. No mi nie ignorujesz ją. Tak samo jak przez większość speedana ignoruje większość mobów. Najlepiej czuję się pewnie po prostu w tym raucie. Aha. Zrozumiałe. Dobry roll. Panowie szczurasowie. Pane szczurasy. A teraz wyleź. Jeden wylas. Dawać, dawać, dawać. Dalej. Tak trzeba było to zrobić od początku. Jesus fucking Christ. I want to persona 3 myself. Ja w ogóle zapomniałem, że ten, że tutaj są te szczury z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. Dobra, i mam wszystkie odłamki Titanite'u, które mi są potrzebne, żeby zrobić sobie plus 5. No, ty plus 5 robisz szybciej. To może jeszcze odrobinę czasu stracisz na tym, że ten, że robisz upgrade'y przed Pontifem. Bo ty przed Pontifem. Ja Pontifa biję na podstrzyk. Potrzebuję 4 poziomy w dex zrobić, 5 poziomów w endurance, 23 wigoru chcę mieć. Czemu on zrobił taki dziwny skok od dex? Nie wiem. Osiem, 11, fuck man. Fuck man. Zaraz jednika już masz. Spójrz na to z tej strony, mogłeś sobie na spokojnie usiąść. Znaczy ja nie usiadłem. Ale mogłeś. Mhm. Ale zakładamy, że nie mogłem. Yes. O tak. Proszę, nie upierdol się tutaj. Nalegam. Pierdolę, czasami tę grę tak mocno w kakę, jak tylko się kurwa da. Czym się, Luna? Ajo. Wyobraź sobie, że idziesz sprzątać buldy, zamiast oglądać kolegi, jak robi ten Sima. Nie, żebym słyszał o podobnej sytuacji jakoś w piątek czy w sobotę. Ta? To zajebiście. Ej, ogarnę chałupę. Ogarnę. O Jezu, idealnie się ten. Dobra. Daj. A, bardzo tym stunującym. Nice. O. Nigdy nie wiem, czego to zależy, czy on będzie ten. Nice! Tym stunującym, czy... O Jezu, nie jestem B.
ty nie pasujesz, nie, na pewno nie. Czy mógłbym się na nim zablokować, proszę? Ja ryzykuję bardzo. Co? Ale jednocześnie jak wiesz, że trafisz, to nie dobrze możesz ten. Mam. Możesz tak rozgryć. Mam ładunek. To było ryzykowne, biorąc pod uwagę, że całkiem niedawno cię stąpnął. W podobnej sytuacji. Dobra, pontyfik teraz za chwilę. Kurwa, byłby pewnie jakieś 2 minuty szybciej tutaj. Ale to jest też dobry proof of concept dla mnie, że jestem w stanie to zrobić i że jestem w stanie być w dobrym czasie tutaj. Mhm. Zabijałeś tego wiadma właśnie tak jak ja nie miałem sensu stricte wyjebać. Miałem jakieś głupie rzeczy typu złe menusowanie i tak dalej, ale ten, ale wyjebać się nie wyjebałem nigdzie. Chociaż równie dobrze to, że musiałem się cofać, bo SSLD można uznać za wyjebkę XDD. Ja. Smacznego jabłuszka. Życzcie mi szczęścia, I guess. Bo jeszcze zanim będzie Pontyf, to muszę zrobić podbieg do niego. Mhm. To jest biedny do Aldricha. Teraz pytanie, kiedy ja chcę zrobić sobie plus 7 przed Aldrichem czy po Aldrichu? Chciałbym przed, jak mam być szczery. I chyba zrobię przed, bo to jest większy damage i później na danserkę to jest większy damage i potem już potencjalnie się nie cofam. I tak muszę się w którymś momencie cofnąć, więc... No właśnie, właśnie kwestia jest tego typu, że po danserce masz jednocześnie duszę z Aldricha i danserki. Więc to jest tyle poziomów, że bez sensu jest się wtedy nie cofać, tak tu piszę. Mam wrażenie. Dlatego też ja mam tak to złożone, że drugiego czanka zgarniam dopiero w zamku i wtedy jak tylko zgarnę czanka, to się cofam. Pieski. It's okay. Ważne jest, żeby je trochę wyprzedzić. Mam wrażenie, że jak je wyprzedzisz, to już groźba ich dziabnięcia to jest mniejsza rzecz. Nie wydałem Bone Shardów, więc jest trochę monka. A, znam, też przebiłem. Tylko, że ja ostatnio po prostu się cofnąłem. It's fine, damy radę. Jezu, strasznie nie lubię walk, gdzie ta kamera tak lata bardzo. Dlatego często miałem dobry podwodnik też, że po prostu kamera straszliwie latała. Aha. Jakby wiem, że to nadaje dynamizmu tym walkom wcześniej. Dobry wieczór. Jeżeli coś mówisz, to... A czemu ja cię miałem na 0%? What the fuck? tak właśnie jestem szanowany tutaj. Co ostatnio powiedziałeś, że aż cię musiałem na 0% dać? No wrażenie, że nic. Kiedy ostatnio byłem na streamie u ciebie? To nie musiał być na streamie. To mógł być na jakichś Adamach czy czymś? Dobrze nie graliśmy. Dobro. Oj, on się zdesynchronizował.
I tak jesteś bardzo wypowiedzenia. Cześć wszystkim. Ostatnio jak powiedziałeś coś, czego nie powinieneś mówić. Właśnie nie, właśnie... Poza tym dawno tego nie było. Czy to mój Steam z tego? Z Center 4? No ale to było dawno temu. Takie okienka pewnie jedą. Głupi kurde. Dzisiaj ci dawał bardzo paskudny RNG. Yep. I o dziwo bardzo dobrze sobie z tym poradziłeś. Yes! Nice. Ja pierdolę, jak go wykaczowałem, jak jakiś miałem mniej niż 10% HP! Sheesh. Ja kurwa pikawa to mi stawa, nie? Stawi to zrobić poniżej godziny 30. Tak, porobić tancerkę i raczej jesteśmy w domu. Tancerka to jest ostatni boss z ostatniego biegu, gdzie się wyjebałem. Naprawdę wyjebałeś się na tancerce ostatnio? Tak, bo zamiast użyć Estusa to zrolowałem, bo inaczej to bym przeżył. Jakbym gdzieś już to słyszał. XD. Nie dalej jak parę godzin temu. XD. Ty widziałeś, Sevik, tego urywki chociaż tego streama z dzisiaj? Nie miałem okazji. Sindzi miał dokładnie taką samą sytuację i to była jego jedyna śmierć. Tak. Że rolną zamiast się wydarzyć. Nie no, biorę tą plus 7 w lądku, bo wiem, że ja mogę nawet z tym w pół godziny to spokojnie porobić. Co ja robię? Jezu, nie tutaj! Nie w mieście. To też już gdzieś słyszałem. Proszę, Aldrich, współpracuj ze... Ja pierdolę. Nie da się zmemować takich ja, proszę. Gamy. Nalegam. Co cię tutaj zmemowało? Apollo Justice, I'm fine. Mam wrażenie, że... Na ostatnim streamie nic, ale na jednym z próbnych podejść miałem tak, że dostałem jakiś 7 strzał rzędu. Okej, myślałem, że dzisiaj coś co przeszło. Nie, dzisiaj było całkiem akceptowalnie. No, dzisiaj miałeś sub godzina 30 in-game. In-game, tak. No, ile było? 1.34 IRL? Chyba tak. Zawitaj męcz szybciej. Ej, tak dobrze. Jak na to, jak chujowe momenty miałeś, w sensie z RNG Pontifa na przykład. Na górze różne, na dole po prostu miałeś RNG miałeś Pontifa jakąś... chujowe momenty. Yep. Nie wiem, będzie miał jakąś tak minutę tej walki, gdzie on po prostu nic mu nie dał zrobić. Aha. Zero możliwości bicia go. I tak przez dobrą minutę. No i tak, jeżeli ja będę miał gdzieś koło 1.30, nawet 2 IRL, to jest dobry znak, bo ja mogę jeszcze trochę pooptymalizować rzeczy. Na przykład tutaj się cofnę. No i to jest dobre miejsce, żeby się cofnąć. Choćby po to, żeby sobie... Właśnie, jak ty masz bank teraz? Plus 5. Ale ja chcę mieć plus 7, bo mi to naprawdę pomaga na tym. Aha, a nie, jak masz czarnki, to tym bardziej. Przeraża mnie, że wy macie dosłownie jednego Embera przy sobie. A to w tym momencie. Tak, ja wiem, że po prostu nie umierają mało. Ale... Jeżeli się wyjebiesz, to dan jest dąd. To prawda. To Biffel w tym momencie, jak Sevik, jest to jedyny boss, o którego bym się martwił z Emberami teraz ich. Na każdego innego nie czuję różnicy, czy ma Embera, czy nie. No to... Ja bym czuł na książęta. Nie, książęta mają małe hity generalnie.
Last stretch, baby. Miałeś jakiś problematyczny segment? Bo to w ogóle był planowany stream, czy nie? Bo to znaczy, tak rzuciło mi się dzisiaj, patrzę, dzisiaj sobie ten stwierdziłem, był, że przez był pół planowany. Serik powiedział, że segment powiedział, że na sobie. Bo pisałeś na doradztwie, że będziesz grał dzisiaj, ale nie wiedziałem, że będziesz to streamować. No bo też do końca się zastanawiałem, czy to streamować, czy nie. Okej, okay, jasne. Osob z problematycznych momentów, znowu kurwa zginąłem na szczurasach w Irifil, bo jestem debilem jebanym i powinienem był wiedzieć lepiej. Na szczurasach? Tak, bo nie zablokowały go i no, chainowały. Nie, okay. Nie przepuściłem ich i mnie chainowały. I bardzo kurwa dobrze dla mnie, bo to ja to zwiedziłem i zostałem za to ukarany, a za Ishudevbin. Rozumiem. Dobra, Aldrich, proszę, dobre rangę, plus. Bez jedne strzałki max, plus. No, ostatnio tak miałem i to było fenomenalne. Dobrze się zaczyna. To jest dobry atak. Najłatwiejszy atak, żeby w niego bić. Dobry damage. Szkoda, że utknąłem tutaj, ale to nic. To też jest dobry damage, Aldrich. This is fine. O kurde, jest git. Na razie znowu jest... nie strzałki, nice. A bo jak druga jestem fazę. Blisko, to on się przenosi. To jest druga faza. On się na fazę przenosił. Aha. O, uniknął. Nice. Nice, ładnie. Fuck! Nie wyszło. Miałem zapytać, czy... Już trochę się tracisz? Miałem zapytać, czy wiesz, jak on się tapa, ale widzę, że wiesz, bo zaczynasz od razu biegać. Jeden... Dla niewiedzących, w jeden z przeciwległych, z najdalszych przeciwległych końców areny. A to ja tego nie wiedziałem. To... Najczęściej... Ma to sens, ale... Najczęściej po skosie w przeciwny. Nice. Come on. No dobra. Wiem, że to wygląda trochę słabo, bo to jest 6 plus 6 stusów. Ale robię to. I'm fucking doing it, man. Mogę to zrobić, więc to zrobię. Yep. Winable, jak to pięknie mówią. Się zaczyna. No, grabiszcze jest bardzo przyjemne. Ona zawsze otwiera grabem? Nie. Bo kojarzę, że dzisiaj też otwierała grabem każdą chyba walkę. Ale ładna faza, holy fuck. Yep. Jesus. Ponad połowę zdjęłaś. Na przykład, no Shinji dzisiaj miał bardzo krótką tą fazę, z jak ona się kręciła. Bardzo krótką. Ona robi gdziekolwiek między 4 a 8 chyba. No, jakoś tak. I dzisiaj ci dawała minimum w obu podejściach. A, nie, to źle zrobiłem, nie będę coś tam wklepać. Ja zazwyczaj tankuję pierwsze uderzenie z tej fali. I roluję drugie. GOD RNG, WHAT THE FUCK?! Holy fuck. Dwadzieścia minut. Niecałe mam. Na trzech bossów. To jest chyba zrobialne. Ale pięknie ci dała drugą fazę. No, dała mi dupy, dosłownie. True. Nie wiem, gdzie się cofnąć, żeby zrobić levele. Po armorze? Znaczy inaczej, ja zgadniam czanka, tak? Więc to trochę nieadekwatne, ale ja zazwyczaj przed skokami się cofam. Nie wiem, na ile tobie te levele pomagają. W sensie nie jest, co ty je dajesz.
Znaczy, gdzieś się chyba cofnę i nie wiem, czy przed smokami nie będzie dobrym miejscem. Bo ja je teraz dam chyba w 30 wigor i reszta pójdzie w dex. Do 40. No, oczywiście. Mógłbyś przez te chłopy się, kurwa, pokazać przed ludźmi. Dziękuję. O Jezus Maria. I actually feel uncomfortable. Nie wiem, to no. Jest do wygrania spokojnie. Właśnie dlatego! Clueless. Że wszystko jest w moich rękach and that makes me uncomfortable. Zero presji XDD. Dobra. Jest git. Nie zdechnąć w wielkich archiwach, bo to mi się zdarzyło ostatnio. Jerbany kurwa flambers za ponad pół HP. One są paskudne, prawda? A to po memów. Zgadnij, komu dzisiaj smoki zionęły, jak przebiegał nad Gustana. Któż to mógł być? Pewnie ktoś, kogo znam. Ktoś, kto jest w tej rozmowie i ma nick zaczynający się na S? Być nie może. Czyli kurwa nikt z nas? Być nie może. Bo jesteśmy odpowiednio What is Waffling About? Król komedii i co ja tam mam? Guardian Silva 2. Guardian Silva 2. Ksywka zaczynająca się na S, by the way. Yep. Czy jesteśmy, wszyscy jesteśmy incognito po prostu? Tak. Skrót to ja pierdolę, bo ja... Bo imagine umrzeć na armorze? Tak, tylko z weaknessu dla pewności, bo on jednak dużo bije. Yep. Okej, okay, come on, man! Let's do this. You windows. I hope. Wciąż kwestionuję, że te hity z Twin Blades'ów przechodzą przez tarczę. Ja też. Jakby od boku jeszcze jak cię mogę, ale to, że od przodu jesteś w stanie mu czasami wbić, to jest strasznie dziwne. Jest to lekki bullshit. Muszę uspokoić walkę. Ja przebieganie za fontanny jest czymś, co regularnie dobijam dzisiaj. Nie wiem, coś powiem, ale chcę, żebyś się skupił. Najgorsze, co ci może stać, to chyba jakby Almo cię kompletnie wali poza arenę. O to chciałem zapytać właśnie. Co się zdarza? Moim zdaniem ty powinieneś móc wywalić jego. Jeżeli boss może wywalić ciebie, to ty powinieneś móc jego. Let's go. Nice. Miałem was zapytać właśnie, czy wam, jak często wam się zdarzało zginąć w ten sposób na armorze. A, bardzo rzadko. Bo ja pamiętam, że moje pierwsze, jak jedno z pierwszych przejść, jak już nie wiem, pierwsze moje trzy przejścia DS3, on mnie przynajmniej raz na przejście mówił mi po prostu po zmianie fazy I'm not gonna sugarcoat it i wypierdalał mnie z areny w pewnym momencie. Nice. Cześć Roga. Cześć Roga. Hello.
Powiedział mi, że nie będę tego cukrzył. 15 plus 14 zrzucał dwóch bossów. Na archiwa winable? I dwóch bossów. To jest tak najbardziej winable. Muszę obejrzeć, jak te archiwa przechodzisz na tym speedrunie, bo jak dzisiaj Shinji przechodził, to miałem akurat coś do roboty. Ścieżkę pewnie mamy podobno. No, tutaj ścieżka raczej za bardzo się nie będzie różnić, bo jedyne co to że Sevik więcej wymaga, bo ma więcej endurance i tyle. No, on 20. I swear, przysięgam, że to jest 10 minut, które Sevik na level. To, że on zaczyna mając więcej endurance. Zastanawiam się, czy nie oszczędziłbyś jeszcze więcej idąc po Crest Shielda, w sensie gra z Crest Shielda. Być może. Bo w zasadzie i tak jesteś obok tego no. Ale jak wchodzisz z Dabiny, to masz FCM. Yep. Okej, kurwa, wygrałem. Nie to co w pewnej innej grze. Jakby w momencie, kiedy unikam tego Soulspira, to już wiem, że nic mnie nie złapię. Clueless. Crystal Sage ładujący base kanonu Soulspira. I'm not gonna sugarcoat it. Bass kanonu Soulspira? Tak. Nice. Power up the base kanon. A jeżeli to jest naprowadzający się Soulspira, czy to jest base hunter? Yes. Ale to Dark Souls, a nie Dota. Dopisz to na karaoke. Złote follow-upy. Radio, złote przeboje. Nie mogę na to patrzeć, bo się skuję. Musimy jeszcze tego Herald of Darkness dopisać na karaoke. Ja to jest banger. Ja zawsze sobie mówię, że odsłucham i zawsze kiedy mówię, że odsłucham, to jestem distracted. To cię tak niszczy. Ty kurwa. Zdecydowanie zasługujesz na... Zdecydowanie zasługujesz na nick, który masz na serwerze. Wiem. Nie bez powodu go mam. To się ze mną dzieje. Naprawdę nie istnieje. Dosłownie nie możesz zmyślić tego główna, by the way. Ja to ryzykuję, ale już dużo ryzykowałem i na tym dobrze wyszedłem. Tutaj nie da, nie jest. To nie jest jakim ryzykiem tyle. Znaczy, jak się, nie jest wielkim ryzykiem, ale jak się skuję na braciach, to jest koniec biegu, bo ja muszę wracać przez cała archiwa. Yep. Znaczy, koniec biegu na 1.30, nie jest to koniec biegu, po prostu. Znaczy tak, no i tak miałbym zajebisty rekord, jakbym to dokończył. ...1.14 IGT, holy shit. Mówię, najgorsze jest to, że ja oglądam, jak Sevik robi tego rana i ja nie czuję, gdzie on nadarbia ten cały czas. Czuję się dosłownie, jak on ma jakąś wersję, która mu szybciej chodzi. Spersonalizowaną! Każdy egzemplarz Dark Souls 3 jest personalizowany, pamiętaj. Dobra. No co ty ostatnio narzekałeś, co ja tego nigdy w życiu nie doświadczyłem przez 400 godzin gry? Że niszkie ty moc zniszczył? A, no, nigdy w życiu tego nie widziałem. A to tak jak mówię, że to było bardzo wyolbrzymione narzekanie, biorąc pod uwagę, że ten, że nie zrzuciły mnie z tego mostu, tak? Ale ponarzekać trzeba. Speedrun this fuckface. Ja nigdy się nie nauczę tej walki, by the way. Nienawidzę ich. Ono jest. Nie powiem tego, bo patrzę ile serii mam dwa. Spoko. Może jest łatwa? Uspokojony. No. Nie, mam wrażenie, że jeżeli on się teleportuje, to trzymasz rola i jak go zauważasz, to opuszczasz rola, żeby go wykonać. No, mój problem to jest, że ja nie przezwałem, bo on czas... Jest go łatwo zauważyć, ale nie
Dla mnie najtrudniejszym do rozbudowania. Łącz, jak? Łącz. Ja mam trajektorię, bo ten pośmiech jest tam krakt. Ja jestem w DS3 tym czym... KURDO! Sadż. Sadż. Jeszcze strasznie mi was przerywało, chłopaki, bo nie wiem, Discord stwierdził, że się zacznie pierdolić. Sadż. I to akurat w momencie... Ja pierdolę. Powinienem był wziąć skrót. F. Niezaprzeczalnie. Wiesz co, ja mam jak sobie dane zawsze tak, że jeżeli nie wezmę skrótu, to się wypierdolę. Albo jeżeli nie zgadnę ogniska. Ta gra wie doskonale, kiedy ja zgarniam ognisko, a kiedy nie, i wpływa bezpośrednio na mojego skilla. Tak jak ci pisałem dzisiaj, nie możesz mówić takich rzeczy na głos, to skurwysyny czują strach. No. A, co za bolesna porażka. Jeszcze przez to, akurat w tym momencie mój Discord stwierdził, że zarzuci mi kurwa Mr. Roboto. Arigato, Mr. Roboto. Bibu. Chyba poudawajmy, że pasuje. Na, po co? Kontynuując myśl, znaczy kończąc myśl, to jestem... Ja jestem Let Me Solo Her Dark Souls 3 w kwestii Midira. Ja miałem taki moment, że czułem się dobrze, ale ostatnio... Znaczy inaczej, mam wrażenie, że jak go robiliśmy z Civiciem, to dużo większy to bym miałem z tym, że ta walka jest paskudna na dwóch graczy. Zresztą ja ogólnie... Tak, oczywiście. Ja ogólnie bardzo nie lubię walczyć w bezpośrednim zasięgu na koopie. Midir ma cały moveset skrojony pod granie 1-1. Dlatego jeżeli gram koopa, to zawsze się staram, że albo ja jestem magiem, albo mój kolega jest magiem. Mm. Bo inaczej nie wyrabiam z tym, kogo bossa akurat atakuje. Yep. Ma sens. Bo jasne, można się bawić w cosplayowanie. Ja, Mimik, Tyr i mój kolega z The Avengers of Blood gankujemy malenie w 15 osób. Ale pomijając jakieś takie serowe strategie, to normalna walka sprawia, że nie wiem, kogo boss akurat będzie bili, za często bywam tego. Czy Mimik, czy jak przywołujesz Mimik Tyra, to jest to, o czym dzisiaj faktycznie rozmawialiśmy, że po prostu ja i moja druga osobowość przechodzimy grę? Tak. Ja mam kilka osobowości, znaczy co? Chcesz o tym pogadać? Którykolwiek z was? Tak? Znaczy nie? Masz parzystą czy nieparzystą liczbę, bo wtedy można, jak masz nieparzystą, to któraś się przegłosuje. Co, jeżeli jedna z moich osobowości jest Ceresi? Nie, no przecież czy ktoś kiedyś widział Shinji'ego i Sevika w jednym pomieszczeniu, czy... Ty. Tak, ja... prawdopodobnie większość osób, które ogląda. Właśnie chciałem powiedzieć, skąd wiecie, że footage kamerki nie był sfabrykowany Sevik? Przecież wypadek był 7 lat temu, ty musisz wreszcie się ruszyć. Musisz się wreszcie ruszyć z tego miejsca, Shinji'ego już nie ma z nami. Wiesz, czego jeszcze nie ma z nami? W sumie to 30. Sadż. Amen. Amen. To jest ten moment, w którym odwalam siebie sprzed 5 lat i wychodzę z konfetą Comedy Qualion. What do you mean by that? Był taki bardzo długi okres w moim życiu, kiedy reagowałem na zdecydowanie dużo rzeczy wychodzeniem z konfetą albo z serwera. Sadż. Ja zawsze zapominam, że ten atak można przebiec i go roluję. A czasami go nie roluję, ale o tym się nie robi. Nie wiem, ta walka psuje mój mózg. Tu bym w życiu tego nie rolnął na przykład. Ślina by mi spływała z kącika ust i to by był koniec. Jedna rzecz, której się dowiedziałem na speedrunach,
Ale to dobrze, żeby nie dobijać Loviana, jak on się teleportuje. Co, jest jeszcze jakiś bullshit, że wchodzi, że hitbox zostaje? Znaczy nie. No to Jezu. Ale cię zmemowali. Chodzi mi o to, że ten, że... Jak ma Lothic na PC. Ja nawet, mi się nawet nie chce tego kończyć, honestly. Wow. Bo ten Bolotrick wtedy pojawia się w teleportowanym miejscu i masz mniej czasu, żeby go bić. Ah, I see. Man. Ja ryzykowałem dużo tutaj, tak. Szkoda, bo przebiegnięcie to jest 5 minut, niestety. No. Przez archiwa. Znaczy ten bieg ma gigantyczny potencjał, tylko no szkoda, że został wyrzucony. Poeksperymentuj sobie, jak będziesz to labować. Jak będziesz w Faronki, to sobie weź Gros Cresta. Znaczy... Jestem ciekaw, ile ci to zmieni, bo jakby prędkość odnawiania staminy jest chora. Znaczy nie wiem, czy mi to zmienia dużo, wiesz? Tak szczerze. Nie w sensie mam bardzo mało momentów, gdzie czuję, że mi brakuje staminy. Znaczy czysto na przemieszczanie się, wiesz, dużo biegasz, nie? Znaczy, nie wiem, co się stało z tymi pierwszymi, z tą pierwszą walką, z tym pierwszym podejściem. Bo tutaj to wiem, tutaj to po prostu ryzykowałem w chuj. Ale na pierwszym to ja naprawdę nie mam pojęcia. Chciałbym to wyjaśnić, ale nie potrafię po prostu. Znaczy, generalnie co widziałem, to że próbowałeś w tym drugim podejściu bić tego. Bić ich jak strzałki lecą. Złota zasada, którą ja wyznaję, nie robisz tego. Tak samo jak ty masz tą zasadę, że nie bijesz tego, aby słuchaczów, jak jest dwóch na raz, to ja mam, że jak on rzuca te strzałki, to po prostu roluje je. Tak, ja też biegam albo roluję. Nie, ja roluję, bo on po chwili się zaczyna teleportować normalne ataki, dobry, więc trzeba to robić. No tak. Sad. Najgorsze jest to, że teraz nie wiem, kiedy ja teraz znowu do tego biegu usiądę, bo... Tam i tak miałeś na tyle dużo... Nie powiem, że przewagi, ale... Miałeś dużo przewagi nad moim biegiem, że tak powiem, że w momencie, kiedy byś się po prostu nie wywalił na tych... na książętach, to byłbyś jakieś 10 minut do przodu. Ale... A jutro co streamujesz? Ikonoklasy. Ach. I mi for nie streamuje ikonoklasców. No właśnie, co tego pytam. Czy Soul's Craving będzie zbyt silny? Wiesz co, zrobię ankietę chyba. ja powiem szczerze, jak widzę ten, to mówię, najgorsze jest to, że ja nie wiem, kiedy Sevik to nadrabia i nie wiem, co ja mogę zrobić, żeby to polepszyć. I argument pod tytułem spróbuj wziąć mój build nie do końca za mną przemawia. Znaczy to nie jest kwestia tego, że uważam, że ten raut jest lepszy, ale ewidentnie coś w nim jest, tylko po prostu żebyś zobaczył, ile tobie będzie schodziło z tym rautem. Znaczy mówię, ja właśnie nie widzę, gdzie ty co nadrabiasz, tak? To jest rzecz. No bo honestly, gdzie ja to mogę... Nie wiem, mam wrażenie, że na boss fightach trochę mogę nadrabiać, bo ja wiem. Volt to na pewno bije szybciej niż to, no tak. To nie jest. Please guys, please. Ja praktycznie nie mam stosów teraz na tych baranów. Musisz po prostu przestać dostawać obrażenia. A, spokojnie. No to niestety przejście, ale... Przez archiwa to jest 4,5 minuty gdzieś. No dobrze. Najgorsze jest to, że ja zbiegłem po ten skrót, tak naprawdę, że go nie wziąłem. Wtedy to byłaby duża szansa, ale... Trzeba się trochę zapewnić. No i nie, jeżeli masz taki bieg, to wiadomo, że też jak najwięcej z niego wziąłeś. Rekordy świata nie rodzą się bez ryzyka. Tak, dokładnie. Chcę mieć trochę więcej HP. No. Aha. Tak? To zajebiście. No.
Mam wrażenie, że to chodzi nie coś takiego, że jak już ten, że jak już teraz też nie wyjdzie, to potem dużo... Nie, tak lepszego określenia to piłkę nazwę. Reakcja łańcuchowa? Trochę tak. Jak dostaniesz jednym, to dostaniesz pięcioma następnymi? Znaczy, z nimi jest też taki problem, że jest w chuj trudno się uleczyć, jak popełnisz błąd. Bo ta walka jest niesamowicie agro. Nie zgadzam się. Ja też się nie zgadzam. Mam większość tych matek tutaj, że robi raz albo dwa i potem możesz wcisnąć Estusa. Mhm. Tak, jeżeli możesz wcisnąć atak, to możesz wcisnąć Estusa. Nie zawsze tak działa, ale... No wiadomo, że nie mówię o najszybszych broniach w grze, ale... A, bo on robi follow-upa tutaj. Tutaj na przykład spokojnie. Tu spokojnie, po tym spokojnie. Ale inaczej, w tej walce też. Jest sporo miejsc, gdzie rzeczywiście nie zdążysz wpisnąć Estusa tam, gdzie ciśniesz atak z Blazami. No, jeżeli jeden, to tak. Z tym się zgodzę, ale jednocześnie on ma na tyle czytelne te okienka. Nice. Dobra, można było nice. Tego zrobić za pierwszym razem. Anyway. On ma tyle czytelne okienka, że widać, kiedy jesteś w stanie łyknąć tego Estusa po prostu. O tym chodziło. Może niech on ma bona. Okej, teraz już możesz. Kurwa, z kamerze. Tak, hejca, o co chodzi? O nie wyskoczył mi prompt, że dostałem przedmiot, więc nie dostałem przedmiotu. Kto wiedział? Zaskoczony Pikachu. A teraz tylko Soul of Cinder. Przynajmniej będziesz miał łatwo policzyć, ile sobie musisz odjąć, jeżeli byś zrobił Książęta bez Śmierci. Bo to będzie praktycznie równo 10 minut. No i mo Książęta bez Śmierci to jest sub. Nie, to na pewno jest to w ogóle. No. Nie jest negocjowalne w tym momencie. Nice. Którędy się idzie przez tą ciemną dupę? Tędy. Ja bym nie mógł speedrunować gier. Ja mam zbyt silną potrzebę zbierania wszystkiego, co widzę. Ja też, uwierz mi. Więc to, że teraz sobie solsy, to ja i tak bardzo dużo rzeczy zbieram pod razek, jak nie powinienem. No, w sensie, może to dlatego tracisz czas! Tracę minuty na zebranie każdego przedmiotu, który zbieram pod razek. Być nie może. To... na pewno nie równa się temu, ile ten zabierz. Zauważ, że ja robię rzeczy typu ten skipowanie Sharda w Highwallu, skipowanie i Little Dungeon całego. Właśnie jestem w szoku, że z tymi strategiami jestem szybszy, what the heck? Ja skipuję katakumby w trzecim miejscu do ciebie i ty mimo tego jesteś szybciej w każdym z tych miejscach naprawdę. Także no, coś mogę powiedzieć. Aki, widzę, że dobrze opisała na temat tego mojego problemu z Kirishu. Wiem, że to wiadomość z dawna, a nie sprzed chwili, ale musiałem. No, bo nie patrzyłem na chat flow. Ja zazwyczaj nie walczę z tym Cursed Swordem, ale sobie go teraz poćwiczę, powiedzmy. Ja lubię fazę z tym Cursed Swordem. Nienawidzę włóczni. Mam wrażenie, że wszyscy się zgadzamy, tylko że z tej sorti mag to dobre. No ty kurde! Ja nie lubię maga. Bo ty hejcisz tego, ty hejcisz Shinji tą. Dobra, pierwsza faza smooth as fuck. Co ja hejcę? Kerfsorda. Shinji hejci włócznie chyba najbardziej. Ja hejcę włócznie. Ja hejcę włócznie i Kerfsorda. Okej. Okay. Co on robi? Gigachot. Przy czym mam wrażenie, że bardziej nie lubię Kersorda. Bo włócznie zazwyczaj jestem w stanie przedalować do przodu.
nie wiem czy wiesz, Sevik, ale tego ostatniego hita w combo możesz przerolować, bo on cię nie staggeruje. Wchodzi ci trochę obrażeń, ale on cię nie staggeruje i możesz go bić wcześniej. Okej. Okay. W tym pięciohitowym combo. Tą eksplozję możesz przytankować. Bo na niej stagger nie wchodzi. Nice. Już myślałem, to kolejny popniak the game. Nice. 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 To dalej był bardzo dobry bieg. No. Znaczy, jeżeli liczymy od 17, to no powiedzmy, że liczymy między 17 a 18, no to jest godzina 7. 37. 37, tak, tak. Game, zobacz in game, no. Zobacz in game. Godzina 30. No to miałbyś godzinę 20, godzinę 21 byś miał in game. O Jezus Maria. Czyli względnie mojego to jest 27, czyli 6 minut do przodu in game. Godzinę 21 byś miał bez tego, bez... Niby jestem zadowolony, a z drugiej strony kurwa niesmak pozostaje. Tak. Ci wszyscy bossowie byli tak kurwa smooth. A ten jebani bracia, to był ran. Nie wszyscy. Wolnir był chujem. A to nie widziałem. Wolnir Bonzon zespawnował. A zespawnował mu cały Bonzon z Bonwillami i miecz wyciągnął. On może Bonwille przywoływać, Jesus. Tak! Sejkowi jakieś 10% HP zostało w pewnym momencie. Legitnie za szybko go zabijam, żeby wiedzieć jakie on ma ataki. Ja zazwyczaj go zabijam zanim zdąży... Inaczej, niszczę mu bransolety zanim zdąży którykolwiek szkieletowy mem zabić. No, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem, żeby on przywoływał coś innego niż zwykłe szkielety. Bonwille wydaje mi się, że mi się zdarzyło, ale nie kojarzę teraz. Ale to mi tylko pokazuje, że nawet ze swoimi jeszcze safety stratami to jest jak najbardziej bieg na super. Jeśli nie muszę nic zmieniać, muszę tylko wykonać. To mnie bardzo cieszy, bo nie byłem Spróbuj pewien... Spróbuj sobie tylko podskoczyć po tego Grasscresta, bo to może być game changer, serio. Aha. Jak ty, znaczy nie, bo dużo wrażenie, biegasz, że... dużo biegasz. Właśnie ja mam wrażenie, że Sevik nie ma tego problemu, że jemu się stamina kończy. Bo on daje... W drugiej połowie gry dużo biegasz, nie? On daje endurance w przeciwieństwie do mnie i to pewnie trochę na to wpływa. No bo ja mam 20 endurance, ja ci powiem kiedy ja mam 20 endurance, po Watchersach. Nie po Watchersach. Ja mam 20 endurance na koniec gry. Excuse, ja mam 15 endurance od... No i wiadomo, że Mercenary ma więcej. No i wiadomo, że Mercenary ma więcej endurance statowego generalnie. Mam 15 endurance przed Watchersami, po tym Bownie i mam później 20 endurance po Jormie. Tak to wygląda. Ma sens. Dobra. Nie wiem, bo jak na przykład biegasz sobie przez archiwa, czy na te po tych długich schodach przed książętami, to tam dużo biegasz, więc tam to może ci wpłynąć na sporo czasu. Tak samo, nie wiem, w Faron Keep na początku na przykład. Bo zbierasz bardzo wcześnie w Grasscresta, więc przez Faron Keep możesz przebiec, przez Anor-Londo możesz przebiec z Grasscrestem. To jest fajne, naprawdę. To ci może dużo zmienić. Dobra. Pol już jest jak coś. Nice. Nie wiem, pierwszy pomp, pierwsze co mi do głowy przyszło, więc nie wiem, no popróbuj sobie, nie ten. No ja w tej chwili chyba sprowadzam siebie samego do jakiejś roli supportu w postaci szukania jakichś zmian z rootingu. Nie, no Imo powinieneś przynajmniej spróbować Nie. Odpada. Bez skuchy. Jeżeli bym... Panie tak, mój ran obecnie bez skuchy jest o 1,5 minuty krótsze, góra. Znaczy, wiesz, dalej ty go skończyłeś. Ja jeszcze jestem wolniejszy od ciebie pod względem faktycznego biegu. Potencjał jest, ale ja muszę to wykonać. Ja nie mam potencjału... Inaczej, mój potencjał jest taki jak twój run bez książąt.
Znaczy bez wyjebnienia księżyc, tak? A ty masz dużo miejsc, gdzie możesz jeszcze ogarnąć. No to dalej moim zdaniem po prostu powinieneś mimo wszystko irregardless wszystkiego próbować na sub 1.30. Chociaż tyle. Czy irregardless nie jest przypadkiem... Tak, nie tak, jest ale słowem. ja jestem bardzo... To jest takie zejście z takiego tak. gigantycznego haja, nie? Z takiego bardzo dużego napięcia emocjonalnego. Znam i chyba każdy gracz Soulsów zna. No, więc no, to było na tyle, głosujcie w ankiecie. Grali dla was Sversi. Indy. I Shin, I guess. Trzymaj się ciepło. Cześć. Cześć.